głębi stuwiekowego lasu Krzyś przeżył z przyjaciółmi wiele niezapomnianych przygód. Jeżeli się nie mylę, wystarczy nam czasu, by poznać jedną z nich. Pewnego dnia potężny północny wiatr nie mógł się zdecydować, czy woli wiać na wschód, czy na zachód. Zawirował i zakręcił w głowach mieszkańcom stuwiekowego lasu. W ten wietrzny dzień Kubuś postanowił odwiedzić swój kącik zadumy, gdzie zawsze myślało mu się najlepiej. Tak, a po drodze ułożyłem mruczankę. Mruczała się ona tak. Ham, dam, dam, didi, dam, ham, dam, dam. Och, ten wiatr zawzięcie smaga tak. Na drzewach liści prawie brak. Wiatr zgina drzewa, to jest fakt. Więc wygląda na to, że będzie dziś, bez wątpienia będzie dziś. Och tak, to z pewnością będzie dość. Ja wiem, bardzo wieczny będzie ten dzień, ja wiem. To z pewnością będzie dość tak, bez wątpienia będzie dziś, och, bardzo wieczny będzie ten dzień. Kiedy Kubuś dotarł do kącika zadumy, wiatr trochę przycichł. Miś usiadł i zaczął się bardzo starać myśleć. Myśl, 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 myśl. Hej, co się stało, synku? Tak sobie myślę. Myślisz? O czym? Ja? Ojej, całkiem zapomniałem. Na twoim miejscu pomyślałbym, żeby stąd wiać. Dlaczego? Bo dziś jest wiatrodzień. Wiatrodzień? O, myślę, że powinienem życzyć wszystkim wesołego wiatrodnia. Och, bardzo wietrzny będzie ten dzień. Ten dzień. Tak oto Kubuś wpadł na wspaniały pomysł. Czy znajdzie przyjaciół? To już zupełnie inna historia i poznacie ją przy zupełnie innej okazji.